Witam Was, drodzy widzowie, na moim kanale YouTube'owym Major Doc i zapraszam do obejrzenia historii mojego przydomowego bunkra. Zaczynamy od fazy projektu. Z powodu warunków glebowych, czyli gliniastego podłoża, klasyczna ziemianka nie wchodziła w rachubę. Upadł też pomysł metalowego zbiornika lub przepustu drogowego z powodu kosztów spawania, które zapewniłoby wodoszczelność. Plastikowy zbiornik na deszczówkę lub szambo z PCV z powodu wymiarów nie spełniało oczekiwań. 1,5 metra to dla człowieka zdecydowanie za mała wysokość. Do tego istniało ryzyko wypchnięcia na powierzchnię plastikowej konstrukcji przez wody gruntowe. Dostępne zdjęcia z internetu pokazują też problemy związane ze stalowym kontenerem. Jego ściany nie wytrzymują naporu gruntu, przez co konstrukcja taka jest niebezpieczna. Pozostała więc tylko opcja betonowej konstrukcji. Miała ona być szczelna, by wody gruntowe nie dostały się do wnętrza. Wybór padł na szambo betonowe, które z założenia powinno być szczelne. Dostępne na rynku zbiorniki miały bardzo atrakcyjne wymiary. Do tego dochodziła możliwość nadbudowy ścian z cegieł i zbrojony dekiel i to ostatecznie przesądziło o wyborze tej konstrukcji. Koszty także nie wydawały się wygórowane, ale o tym będę wspominał w następnych filmach. Dlatego już teraz zapraszam na następny film, w którym opowiem o samej budowie bunkra.